auta segmentu B, a do takich należy Opel Corsa, kosztują dziś często tyle samo co większe crossovery, a nawet kompakty. Do tego są ciaśniejsze, mają mniejszy bagażnik, często gorsze wyposażenie. Po co zatem kupować taki samochód? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jak widzicie, jestem za kierownicą Opla Corsa, dodam, hybrydowego Opla Corsa, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. Pokonaliśmy wczoraj razem z Grześkiem, który jak część z Was na pewno wie, ma 192 cm wzrostu, prawie 800 km. Byliśmy na Ultrace, czy tam Altrace i zastanawialiśmy się przed wyjazdem, jak to będzie w tak niedużym samochodzie. Autostrada, Grzesiek, no ja w sumie też. I właśnie ta trasa pozwoli mi odpowiedzieć na pytanie, które przed chwilą zadałem, czyli po co komu taki samochód? Także za chwilę lecimy z tematem, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, z którego sam korzystam, sprawdzając znajomym historię używanego samochodu, którym są zainteresowani. Czego dowiemy się z takiego raportu? No to na przykładzie tej używanej Hondy Accord, co prawda na szczęście widzimy, że nie była skradziona i zgadza się status finansowy i prawny, ale patrzcie na przebieg. Ten sobie rósł, aby nagle spaść. Także od razu widzimy, że to jest samochód podejrzany. No jeszcze zobaczmy zdjęcia z 2018 roku i ten Accord wyglądał wtedy przepięknie. Ja taki samochód na pewno bym odpuścił i nawet nie pojechał, aby go w ogóle obejrzeć. W raporcie sprawdzimy sobie też wiele innych rzeczy, takich jak na przykład specyfikacja. I na koniec przypominam, że z moim kodem, czyli AUTOMOTO, taki raport pobierzecie sobie 20% taniej. Także polecam, a my wracamy do testu. Dobra, do jazdy przejdziemy za chwilę, bo to jest tutaj, myślę, najciekawsze, ale rozprawmy się najpierw z rozmiarem tego samochodu, a w zasadzie z przestrzenią i z miejscem, jakie on oferuje. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością na poziomie 309 litrów. I co prawda pod podłogą nie znajdziemy dodatkowego schowka, ale biorąc pod uwagę segment tego samochodu i to, że bagażnik jest całkiem ustawny, oceniam go na plus. Ok, a teraz kanapa. Na początek ja 182 cm wzrostu i ja się tutaj zmieszczę, ale praktycznie dotykam kolanami do fotela kierowcy. Wiadomo, to nie jest duży samochód, natomiast osoby już o moim wzroście no nie będą miały tutaj luzu. I tak samo nad głową. Nie jest tak, że cały czas dotykam do dachu, ale to się zdarza. Także Corsa, no nie jest to nic odkrywczego, ale Corsa nawet dla takich osób jak ja z tyłu to może nie najlepszy pomysł. Grześka tym razem nie przemierzaliśmy, no bo skoro ja się tu ledwo zmieściłem, to chyba nie ma sensu. No dobra, tył uznajmy załatwiony, a jak jest z przodu? No i tutaj jest już kompletnie inaczej. Zarówno dla mnie, czy dla Grześka. Jechaliśmy raz za kierownicą, raz na fotelu pasażera. I totalny luzik. Samochody segmentu B dzisiaj, a w sumie nawet nie od dzisiaj, z przodu oferują naprawdę zaskakującą ilość miejsca, szczególnie dla osób, szczególnie mówię to do osób, które może dawno takim samochodem nie jeździły. Przypominam, Grzesiek 192 cm, 800 km w jeden dzień. To nie jest mało. A wysiedliśmy z tego samochodu kompletnie niezmęczeni. Bardzo ważną rolę odegrały tu fotele, bo przyznam szczerze, że ja chyba o to obawiałem się najbardziej. Pamiętam do dzisiaj, jak byłem jazzem, gdzieś tam z Warszawy nad morze, to ja po 200 km nie byłem w stanie na tych fotelach siedzieć. Tutaj jest naprawdę dobrze. Nawet powiem więcej, jak na segment B, fotele i trasa, to jest bardzo dobrze. I potwierdził to i Grzesiek, i ja, co wcale nie tak często się zdarza. My często mamy, widzę, różne wrażenia odnośnie foteli, a tu obaj powiedzieliśmy, jest git. Także pozostając jeszcze chwilę we wnętrzu, materiały, wykonanie. I to też myślę, że jest aspekt, który będzie potrafił zaskoczyć wielu z Was, którzy dawno nie siedzieli w segmencie B. Bo jak tu było kiedyś? To były takie najtańsze samochody, wykonane z najprostszych materiałów. Często to skrzypiało, trzeszczało, czasem dziwnie pachniało. Nie za przyjemnie się tego dotykało, jeśli ktoś lubi dotykać swojego samochodu, albo nie swojego, jak w moim przypadku. No i tu tego nie ma. A w zasadzie, co tutaj jest? Dobre materiały, dobre spasowanie, dobre wykonanie. Nie wiadomo po co bardzo dużo piano black. Jak tego nie lubicie, no to będzie lipa, bo tego jest naprawdę całe morze. Mogliby już naprawdę sobie to darować, ale siedzi się tu naprawdę bardzo przyjemnie. Autko segmentu B. No nie mogę chyba dziś powiedzieć, że tanie auto, ale do tego przejdziemy. Natomiast materiały moim zdaniem jak najbardziej na plus. Na plus też
Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowo. Korzystam z tego cały czas, w ogóle mi się nie zacina, korzystam z Samsungiem, bo to jest może ważne i naprawdę to działa fajnie. Muszę powiedzieć i będę to mówił zawsze, dopóki będę mógł, dopóki tak będzie, oby jak najkrócej, ale Stellantis, znowu, tak fajny samochód do miasta, automat. Mały samochód do miasta i automat. I nie ma AutoHold. Ja się nie znam na budowie samochodów od takiej strony technicznej, jak bardzo to jest skomplikowane, ile to by kosztowało, ale no nie wydaje mi się, żeby to było nie do zrobienia, bo większość samochodów, czy bardzo dużo samochodów to już dziś ma. I w mieście to trzeba mieć. No a tu nie mamy. W trasie to przeszkadzało mniej, jechaliśmy głównie w trasie, no ale po mieście też. Także szkoda. Lecimy dalej, kolejne rzeczy, które mi się podobają i podobają mniej, to ta, która mi się bardzo podoba, to obsługa klimatyzacji. Mamy pokrętła, najprostsza rzecz na świecie, możemy sobie zwiększyć temperaturę, zmniejszyć, tak samo z nawiewem. To jest klimatyzacja jednostrefowa, ale to jest też nieduży samochód, także to jest zrozumiałe. No ale zegary. I tu już oczywiście ta dzisiejsza moda na nie cyfrowe zegary, tylko cyfrowy wyświetlacz, bo zegarów to tutaj nie ma, są same cyferki. Ja bardzo nie jestem tego fanem. Takiego projektowania i jeśli można tak skonstruować zdanie. Zwyczajnie mi się to nie podoba. Na pewno na plus, że widzę tutaj prędkość, bo to się rzuca w oczy, ale cała reszta to tak trzeba się przyjrzeć. Dziwna rzecz. Ten samochód praktycznie nie odczytywał ograniczeń prędkości. Jak się jedzie gdzieś tam w mieście, to jest ok, ale poza autostrady no powinien wiedzieć. Nie wiem, może to nie jest połączone z GPS-em, nie będę wymyślał. Bardzo rzadko, przynajmniej w tym egzemplarzu, pojawia się ograniczenie prędkości, obowiązujące ograniczenie, żebyście wiedzieli, ile możecie jechać. Nie wiem czemu. No i jeszcze system multimedialny. On jest tak prosty. Tak naprawdę to tutaj jest kilka funkcji, bo gdzie byśmy sobie nie weszli, to naprawdę to jest pyk, koniec. To wcale nie musi być minus, bo po co tutaj grzebać w takim autku jak Corsa? Podstawowe rzeczy są, podłączacie CarPlaya czy tam Android Auto, i myślę, że tyle. Sterowanie klimą tutaj, podstawowe opcje tutaj. Może to jest jakiś patent, bo często takie komplikowanie tych multimediów, ekranów, czy tego systemu po prostu. Fajnie, że jest tyle opcji, ale tak szczerze, to z ilu z nich tak na co dzień korzystamy? Może to jest jakiś pomysł. No i dobra, myślę, że o samym wnętrzu to tyle. Przejdźmy sobie do jazdy, bo to jest tutaj chyba najciekawsze i może nawet najważniejsze. Opel Corsa hybryda. Na początek poznajcie same cyferki. Prezentowany model skrywa pod maską trzycylindrową benzynę o pojemności 1.2. Dysponuje ona mocą 100 koni mechanicznych oraz maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 190 km na godzinę, a danych dotyczących przyspieszenia producent nie udostępnił. I teraz tak, cyferki to jest jedno, ale to jest teoretycznie miękka hybryda. I myślę, że teoretycznie to jest dobre słowo, bo z jednej strony to nie jest taka hybryda jak w Toyocie, ale z drugiej, jak masz miękką hybrydę, to nie możesz samochodem poruszać się w trybie elektrycznym. Uogólniając i upraszczając, miękkie hybrydy nie napędzają samochodu, tylko wspomagają, nie wiem, klimatyzację, wyświetlacze i tak dalej, gdzieś tam ruszanie, ale samochód w trybie elektrycznym nie da rady się poruszać, a ten da. Także sprawdźmy, jak to jest możliwe. A jest możliwe dlatego, że projektując napęd Corsy użyto nowej generacji trzycylindrowych silników benzynowych 1.2 opracowanych specjalnie z myślą o technologii hybrydowej. Jednostki te pracują w cyklu Millera i są wyposażone w sprężarki o zmiennej geometrii turbiny. Układ hybrydowy buduje tu obecny na pokładzie litowo-jonowy akumulator 48V o pojemności 432 Wh zamontowany pod fotelem kierowcy, co nie ogranicza pojemności bagażnika. Mamy tu zatem dwie instalacje elektryczne, niskiego napięcia 12V, zasilającą takie rzeczy jak multimedia czy otwieranie szyb oraz instalację 48V do zasilania układu hybrydowego. W założeniu konstruktorów podczas wolnego przemieszczania silnik elektryczny umożliwi jazdę w pełni elektryczną nawet do 1 km lub do 50% czasu jazdy w mieście, na przykład podczas manewrowania. Natomiast w trakcie hamowania silnik benzynowy wyłącza się, a silnik elektryczny pełni rolę generatora prądu, umożliwiając doładowanie akumulatora 48V. I teraz jak to się przekłada po prostu na wrażenia z jazdy? Ten samochód ma taką jedną bardzo charakterystyczną cechę. Jak znacie
jazdę samochodami, które mają tryb D w automatycznej skrzyni oraz tryb B. Tryb B to jest rekuperacja. Działa to tak, że jak odpuszczacie gaz, to samochód nie toczy się coraz wolniej, tylko on hamuje. W większym, w mniejszym stopniu możemy sobie to często regulować. I jak wsiadłem w ten samochód, włączyłem D, ruszam, jadę, odpuszczam gaz, ten samochód zwalnia. Mówię, dobra, włączę sobie tryb D, no ale szukam, tu nie ma trybu B. Ok, na pewno możemy to zrobić manetkami, zmniejszymy sobie rekuperację. Dotykam manetki, zmieniam bieg, bo one do tego służą. I to jest coś, do czego myślę, że trzeba będzie się trochę przyzwyczaić. Ten samochód w trybie D po odpuszczeniu gazu zbiera energię i tym samym trochę korsę wyhamowuje. To nie jest jazda na zasadzie one pedal driving, czyli nie zahamujecie tym samochodem odpuszczając gaz, ale do tego lekkiego hamowania myślę, że trzeba będzie się przyzwyczaić. Po prostu. Zobaczcie, odpuszczam gaz. Zobaczcie, jak zwalniam. Ja nie dotykam hamulca. Nie zahamuję całkiem, no ale jednak bardzo, bardzo, bardzo mocno zwolniłem. Tak by się na pewno nie działo w trybie D, takim standardowym trybie D. A jadę na D. I właśnie, może jeszcze, skrzynia biegów. W Corsie 1.2 niehybrydowej jest 8-biegowa skrzynia biegów, a tutaj jest skrzynia biegów 6-stopniowa. Posłuchajcie jeszcze o niej. A trzeba wiedzieć, że ta nowa, zelektryfikowana i dwusprzęgłowa skrzynia pomyślana została specjalnie do wykorzystania technologii hybrydowej i dopełnia opisany przed chwilą układ napędowy. W obudowie skrzyni umieszczono tu silnik elektryczny oraz elektroniczną jednostkę sterującą jej pracą. Silnik ten wytwarza moc 28 koni mechanicznych i 55 Nm maksymalnego momentu obrotowego, które wspomagają jednostkę benzynową, na przykład likwidując turbodziurę. I przyznam szczerze, że ta skrzynia to jest chyba jeden z największych plusów tego samochodu. Ona nie szarpie. Ten samochód jeździ bardzo płynnie. Ten samochód fajnie się rozpędza. Zaraz do tego przejdę. Ta skrzynia w ogóle mu w jeździe nie przeszkadza. A ja mam tak, że jak skrzynia nie przeszkadza, to już jest dobrze. A tu nawet nie tyle, że nie przeszkadza. Bardzo pomaga. Bardzo fajna skrzynia. W takiej jeździe na co dzień. I właśnie jeździe. Jeżdżę cały czas jakimiś crossoverami, SUVami. I może to już jest to, ale jak wsiadam w autko segmentu B, to ono się dla mnie od razu super prowadzi, super skręca, cieszę się na zakrętach, jeżdżę tym samochodem dynamicznie, chociaż mam 1-2 pod maską, ale czuję się tutaj jak w takim gokarcie i pamiętajcie, podkreślę jeszcze raz, mówi to gość, który ciągle jeździ czymś wyższym, a lubi jeździć czymś niższym. I jak siedzę tutaj w czymś niższym, to mi się od razu Micha cieszy. Cieszy mi się też Micha, jak spojrzę na spalanie. Teraz mam 6,5. Ale to jest z dystansu 523 km, z którego pewnie 517 przejechałem po autostradzie. Bo właśnie coś takiego tutaj mi wychodziło. Może od początku. Jeżdżąc Corsą hybrydową pod miastem, spokojnie poniżej 5 litrów. Ekspresówka. My w pewnej chwili jak zerowaliśmy spalanie, to samochód przez parę kilometrów pokazywał tam 4,7, 4,8. To jest oczywiście nieprawda, ale jak pojechaliśmy dłużej, no to na ekspresówce spalaliśmy trochę powyżej 5 litrów, 5,4, a na autostradzie my ani razu nie przekroczyliśmy 6,5, zdarzało się mniej. I takie spalanie nie w dieslu dzisiaj, poniżej 5 i w mieście, bo właśnie o tym nie powiedziałem. Ja w Warszawie też spalam tutaj 6, 6,5, tylko przypomnę, że są wakacje. Ale naprawdę spalanie to jest jeden z największych plusów, jedna z największych zalet tego samochodu. Zadałem na początku pytanie, po co kupować taki samochód? No właśnie między innymi po to. I kolejna rzecz, wyciszenie. Do 120 na godzinę, i to powiedzieliśmy razem z Grześkiem, tu nie jest do przeżycia, tylko tu jest naprawdę dobrze. Nieduży samochodzik, teoretycznie niedrogi samochodzik. Do ekspresówki naprawdę wow. Na autostradzie jest głośniej, ale da się dalej rozmawiać. Może nie słuchać muzyki w jakichś super komfortowych warunkach, ale no come on, to jest cały czas autko segmentu B. I do prędkości z dróg ekspresowych, czyli do 120 na godzinę, naprawdę jest ok. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy ze środka, która nie jest ok dla odmiany. Kamera cofania. Też tego trochę nie kumam. 2024 rok. Jaki to jest problem, szczególnie w sytuacji, gdy mamy dobry wyświetlacz? Dać lepszą kamerę, a ten obraz, no zobaczymy to wszystko. Cofniemy, nie walniemy w słupek czy w drzewo, ale przyjemnie by się z tego korzystało, jak nie wyglądałoby to tak. Nie zobaczycie tego na nagraniu, ale naprawdę kamera przydałaby się lepsza. No ale dobra, czy tutaj przydałaby się lepsza czy gorsza cena? Sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje.
aktualny promocyjny cennik Opla Corsa otwiera kwota 71 400 zł za 1.2 z 5-biegowym manualem. Chętni na 1.2 turbo z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów wyłożyć muszą minimum 83 300 zł, a prezentowany dziś 1.2 turbo hybrid to minimum 91 400 zł lub 99 800 zł za wersję GS. No i dobra, nie ma co przedłużać. Zadałem na początku pytanie, po co komu taki samochód? Czy jest sens kupować taki samochód? I teraz tak, jeśli się z tyłu zmieścicie do bagażnika czy na kanapę, albo może po prostu nie korzystacie za bardzo z tamtej części auta. Jak macie coś większego do przewiezienia, a na przykład nikt nie jeździ z tyłu, nie zmieściło się do bagażnika, wrzucicie na kanapę i to nie jest tematem. Nie chcecie dużego samochodu do miasta, gdzie ciężej zaparkować. Ciężej gdzieś tam się powciskać, jakieś wąskie drogi i tak dalej. Lubicie mniejsze samochody, bo one się fajnie prowadzą, fajnie jeżdżą. A ten Opel, ja się trochę tego bałem, bo jeździłem na przykład Insignią i ona się naprawdę fajnie prowadziła. Obawiałem się trochę, jak to będzie tutaj już Opel Stellantis. Ten samochód jeździ naprawdę bardzo fajnie, potrafi dać radość. To jest taki mały gokarcik, chociaż nie ma mocnego silnika. Też może jeszcze w tym miejscu to trochę rozwinę. Ten silnik o tej mocy, to nie jest tak, że dacie radę, nie będziecie zawali drogą. No to jest samochód do miasta, gdzieś tam wyjedziecie za miasto, no to nie wiem, 120 tempomat, nic nie robimy. Kompletnie tak nie jest. To nie tylko gdzieś pod miastem, to nie tylko na, nie wiem, w takich sytuacjach 80, 110. Ten samochód z tym silnikiem na autostradzie, jak trzeba było zwolnić i nagle się znowu szybko napędzić do 140, tak. Dziwnie to zabrzmi, bo to jest 1.2, ale to też jest nieduży samochód. To jest naprawdę dynamiczne auto z tą jednostką. Nawet powiedziałbym, że bardzo, może inaczej, zaskakująco dynamiczne przy wyższych prędkościach. Bo często ruszyć gdzieś tam od zera czy od 40, niski bieg, ok. No ale jechać z niedużym silnikiem 140 i napędzać się naprawdę porządnie do tej prędkości, to nie jest tak często. Jeszcze spalać 6 litrów. A ten samochód to robi. No i wracając znowu do tego pytania. Jeśli się tu zmieścicie, nie chcecie większego samochodu, to ja nawet nie tyle wyobrażam sobie taką grupę klientów. Tysiąc razy mówiłem, że samochody sprzedawałem i przychodziły osoby, które po prostu nie chciały większego samochodu za tyle samo, co ten mniejszy. Bo nie wiem, miały ciasne miejsce w garażu, ciężko tam wjechać. Wiecie, jak to dzisiaj często jest na osiedlach, że podjeżdżacie nawet nie limuzyną, tylko kompaktem i nie da się go zaparkować, bo pół bagażnika wystaje albo nawet ciężko wjechać w jakieś miejsce. Tu tego problemu nie ma. Tak jak powiedziałem, fajne prowadzenie, fajne wyciszenie, bardzo niskie spalanie. To jest chyba największa zaleta. Możesz tym samochodem jeździć sobie w mieście, nie palić dużo, chcesz pojechać nad morze, jak się zmieścisz, czy tam w góry, to wyskakujesz, nie będzie tu głośno, będzie tu całkiem dynamicznie, będzie tu ekonomicznie i będzie po prostu zaskakująco przyjemnie. Bardzo fajny, nieduży samochodzik, który, no jak to dzisiaj, kosztuje tyle, co auta trochę większe. Dajcie znać, jak Wam podoba się Opel Corsa, może też z wyglądu, bo o tym nie powiedziałem. To jest bardzo indywidualna kwestia. Dla mnie ten wygląd jest naprawdę spoko, ale jestem ciekawy, co myślicie o tym Opel Visor, ten przód. Po prostu jak Wam się Corsa podoba. Pogadajmy sobie o tym w komentarzach, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Jak mogę poprosić, to proszę, ocencie ten materiał, to mi się naprawdę bardzo przyda. Mówię to po raz 1598, ale podobno trzeba. No i widzę też, że wielu z Was ocenia te materiały, a to jest dla mnie bardzo ważne. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!